Pytanie od pana Tomasza. Jak ocenia pan docent medytację albo modlitwę jako źródło energii fizjologicznej człowieka? Oczywiście. Modlitwa i medytacja. Przede wszystkim jest źródłem potencjału informacyjnego. O tym dziś nie mówiłem, więc nie będę tego, powiedzmy, tu szczegółowo dzisiaj omawiał. Tym niemniej może również stanowić podstawę regeneracji mocy systemu. Również i taką funkcję spełnia. Może spełniać. Z tym, że jest wiele takich, no nie wiem jak to nazwać, sekt, wyznań, które stosują tego rodzaju medytacje i ćwiczenia duchowe, które właśnie osłabiają człowieka. Także są różne typy medytacji. Są takie właśnie wyznania, nazwijmy to delikatnie, które zmniejszają moc swobodną swoich wyznawców. Natomiast jeśli chodzi o te wielkie religie, to raczej uważałbym, że starają się tak uprawiać te modlitwy, medytacje, żeby to zwiększało potencjał. Były takie sekty również w średniowieczu biczowników w ramach chrześcijaństwa, które uprawiały tego typu praktyki religijne, że wyniszczały swoje organizmy, ale to zostało uznane za niedopuszczalne przez, powiedzmy, oficjalne czynniki kościelne. Ale czy temu człowiekowi, który pytał, nie chodziło o coś w rodzaju takiego, że się można usiąść i wymodlić sobie energię jako taką, czy... No nie wiem, o co mu chodzi. Pan docent mówił, to tak jakby, że dzięki modlitwie czy medytacji można sobie przesuwać jakieś tam zasoby energetyczne. Można, oczywiście. Tak jak brzmiało to pytanie, to ono trochę tak brzmiało, jakby ktoś myślał, że można za pomocą medytacji, nie wiem, doładować się z promieniami słońca. Nie wiem, czy to... Ja nie wiem właśnie, co miał na myśli ten pytający. Ja to tak zrozumiałem i tak odpowiedziałem. Bo ta druga możliwość jest trochę, no, tak jakby pozaracjonalna, więc może dlatego... No ale ja nie wiem, czy to o to chodziło pytającego. A, proszę pana, a propos. Otóż opowiadał mi bardzo ciekawą rozmowę ze swoimi dziećmi. Opowiadał mi pan Stanisław Tymiński. Tak? Chodził, jeszcze dzieci były małe, i chodził do bankomatu, gdzie naciskał i pieniądze tam wychodziły. No i dzieci myślały, właśnie tak sobie wyobrażały, że to po prostu Pan Bóg tam daje bezpośrednio pieniądze tatusiowi. No to właśnie to myślenie takie, które Pan tutaj przypisuje, czy domniemuje w wypadku pytającego. Ale Pan, to jest myślenie na poziomie dzieci. Pan Stanisław od razu dzieciom wytłumaczył, że nie, Pan Bóg tatusiowi daje siły, żeby zarabiał pieniądze i później je miał i dzięki temu pobierał z bankomatu. Więc można sobie tak pośrednio to wyobrazić, ale nie bezpośrednio. W ogóle, proszę Państwa, ludzie nie doceniają roli sterowania pośredniego. Dla nich sterowanie to jest takie ręczne. Przynieś, wynieś, pozamiataj, padnij, powstań, biegiem marsz. A jest też sterowanie pośrednie. Będziemy o tym mówić przy przebiegach informacyjnych, gdzie nie musi ten sterujący komenderować. Wprowadza pewien program, jak on jest dobrze opracowany i się nie psuje, to nawet nie musi ingerować.
jak chce, to może w pewnych momentach ingerować. Wiesz, mam wrażenie, że ograniczeniem jest rozumienie metafor przez dzisiejsze społeczeństwo. Ale to nie jest metafora, to jest ścisłe zdefiniowany rodzaj sterowania w cybernetyce w ogóle, a w cybernetyce społecznej w szczególności.